Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demon Diaz i zapraszam was na drugi odcinek z serii Zagrajmy w Mortal Shell The Virtuous Cycle. Jest to oczywiście DLC najnowsze i jedyne zarazem do tej gry, które bardzo ciepło przywitaliście na moim kanale. Bardzo serdecznie też dziękuję z tego miejsca za wszystkie kciuki w górę, które zostawiliśmy się pod poprzednim odcinkiem. Dziękuję też za każdy komentarz. No i słuchajcie, jesteśmy teraz podczas walki z Hadernem. To jest jeszcze pierwsza faza, podczas której staram się za wszelką cenę uzyskać jego, właśnie nie wiem co, czy powłokę, czy broń, bo nie mam pojęcia, co tak naprawdę tutaj twórcy dla nas przygotowali jako nagrodę, ale no na pewno coś z tych rzeczy, a może nawet i obie. To będą granty, jeżeli uda mi się oczywiście wygrać tutaj. Zobaczymy. Jak na razie, słuchajcie, wykorzystam mechanikę, o której mi powiedzieliście, mianowicie, jak była powłoka po poprzednim podejściu nieudanym, no to teraz możemy sobie ją wykorzystać do tego, żeby ułatwić sobie nieco kolejne podejście na bossa, no bo podniesienie powłoki regeneruje mi moje życie, więc nie opłaca się tego robić od razu. To jest bardzo cenna uwaga i serdecznie dziękuję za jej wskazanie w komentarzach. Okej. Tu nie chcę nikogo przekręcić, nie wiem, czy to był From Dark Blood, czy Idefix, ale to oczywiście pod poprzednim odcinkiem na pewno będzie widoczne, a tymczasem pełne skupienie i 31 obrażeń, słuchajcie, atakiem specjalnym robię, bo mi odskoczył. Co za dziad wredny. Aha, kamień strzelc zamieszcza. Ale mam wrażenie, że lepiej robić takie szybkie ataki, bo szybkie cięcia pozwalają mi lepiej ładować właśnie mu atak specjalny. Chociaż, no właśnie, pytanie, czy to ma sens, jak widzicie, bo te obrażenia no, ataku specjalnego nie robią furory. O Boże, o Boże, o Boże. Najgorsza część walki chyba. Co on zrobił? Jakiś odskok, który spowodował, że nic się nie dzieje mu? Generalnie trzeba przyznać, że walka jest naprawdę niesamowicie trudna. Z uwagi na to, że zadaje żenująco niskie obrażenie jak na ten etap w grze. I nie naprawdę z czego to wynika, bo mam ulepszoną postać dość mocno, a nie czuję tego. A, i się nie naładujemy teraz. Patrzcie, jaką nietykalność miał skubaniec. Jeszcze trochę mi życie zabiera podczas tego, kiedy jestem w formie kamienia, więc w zasadzie lepiej byłoby chyba nawet starać się rolować, może. Generalnie mogę jeszcze raz wypaść z tej skorupy i będę miał ochronę zapewnioną, bo, znaczy będę mógł jeszcze raz do niej powrócić wtedy. Także jeszcze jeden pasek zdrowia tutaj w pogotowiu zawsze siedzi. Jezus Mary, to życie mu praktycznie nie schodzi. Czuję się, jakbym grał, nie wiem, w Elder Souls czy coś. Poważnie, no nie, no i serio, w kamień mi się zmienił. Ja pierdzielej, to jest właśnie atak specjalny, nie? Jeden błąd i nie macie czegoś, na co naprawdę długo pracowaliście. To stwardnienie nie do końca było mi szczerze potrzebne do szczęścia, z tego co widzę. Może w tym wypadku nie był jakiś potężny cios, także mi chyba nad obrażeń nie zadał. No to pchnięcie takie spoko się wydaje. Wow! Nie spodziewałem się, że doskoczę do niego jeszcze. Oj, no ale tym już musiał mnie zranić jakoś. Ale on się niesamowicie obraca. Bardzo zwinny, bardzo wytrzymały, jakby, wiecie, to jest zarazem tank, lekki wojownik i ciężki wojownik w tym momencie, nie? To jest jakiś, jakaś przesada, gruba przesada. I też widziałem, że nie jest to boss, z którym sobie jakoś każdy luźno radzi, także myślę, że jak na razie tak nieźle, zważywszy na to, że jeszcze w pogotowie mam jedno życie. Ale to życie też trzeba wykorzystać, bo jeżeli mnie wyrzuci ze skorupy... Dobra, ten pasek naładowałem do specjalnego ataku. Jeśli mnie wyrzuci ze skorupy, a potem wyjdzie taka niezręczna sytuacja, jak ktoś na przykład mnie raz uderzy, kiedy ja do tej skorupy będę starał się powrócić, no to ginę na hita, nie? Praktycznie. Więc też będzie lipa. O Boże, on miał farta teraz. Fajnie jakby można było jakoś wzmocnić swoje uderzenia tym kamieniem też, wykorzystać go nie tylko właśnie typowo defensywnie i czasami też ofensywnie, ale też tak stricte ofensywnie fajnie by można było to spalić jakoś.
Jest! Pięknie! 175 obrażeń! Wreszcie weszło jak w masło. Czyli tak jak powinno zawsze. Bardziej odważnie zdecydowanie trzeba do niego podejść. To przynosi efekty. No w poprzednim odcinku zbyt wiele nie zrobiłem, to był taki bardziej odcinek pokazowy. W tym już liczę na to, że uda mi się nie, po prostu pokonać tego bossa, kończyć tę walkę z sukcesem, pokazać wam też coś nowego, czyli właśnie nową broń, powłokę, mam nadzieję, że będzie to dane oczywiście po tej walce. No ale też pobawić się już tak poważnie w cyklu jakimś, nie? Który sobie stworzymy. Widziałem, że są jakieś seedy też do wpisywania, także można sobie na przykład zabawić się w takim cyklu, który ktoś z was miał lub ktoś w internecie na przykład, który uchodzi, nie wiem, za jakiś mega ciekawy albo jakieś wielkie wyzwanie, czy ultra łatwy, można sobie to testować. Trochę coś na kształt właśnie tych glifów z Bloodborne. To jest oczywiście znany patent z tego typu seedami. Pierwszy lepszy przykład, jak mi się kojarzy, jak słyszę seedy w grze, to Minecraft. Seedy do generowania świata. O Boże, on mi przywalił teraz. Jest! Pięknie! Jesteśmy w grze, moi drodzy. Nie mogę tego skaszanić teraz, nie? Nie ma opcji. Nie wiem, czy jak się za daleko nie wycofam, to mnie rybę nie pochwyci. Także tego też trzeba by się wystrzegać. Uwaga! No, bez szału, ale też bez tragedii. Do obrażenia. Trzeba uważać, jak się robi głębiej, żeby tam nie wchodzić. Dobra, nie ma sensu. Ja wiem, że jestem tutaj z grubsza w roli tanka, dlatego też te moje uniki nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. I też jak jego w sumie. Ja nie wiem, w jakiej on roli akurat jest, ale jest w roli bossa, okej? Zachowuje się jak taki szef. Moi drodzy, mamy to! Jest sukces! Hadern pokonany! Zobaczmy, co teraz, chyba że trzecia faza. Ale bym się zdziwił, co? Ja pierniczę, no ale nie wierzę. Nie wierzę, żeby to nie miało być to. I zaraz woda go pochłonie i nie będzie nagrody. Ale to byłby niespodziewany scenariusz. Oj, mega długa walka. Jeszcze całej nie pokazywałem, bo początek już po prostu przyciąłem. Ostatnio był. Myśmy walczyli pół odcinka znowu z tym gościem. I mamy, moi drodzy, powłokę. Zamieszkaj, nieznana powłoka. No tłumaczenie trochę pozostawia do życzenia, ale wiadomo, o co chodzi. Powłoka zamieszkana. Nieznana powłoka. Człowiek to więcej niż jego ciało. Okej. Czy co, ryba mnie pochłonie teraz? Tak sądzę. Wygląda trochę jak lekki wojownik, czy tam złodziej, którego mieliśmy. Ciekaw jestem w takim razie, co z bronią. Być może Hadern mi ją sam wręczy, jak wrócimy do naszego realnego świata, a nie do tego starcia. Porozmawiajmy z nim. O! Pięknie. Z przyjemnością. Aksatana! Odblokowała nową broń. Proszę bardzo. Wyposaż Aksatanę. Aksatana, transformacja. W danej chwili zamień tę broń w topór lub z powrotem w pierwotną broń z podwójnym ostrzem. Czyli LB i RB. To jest transformacja broni. Taki jest jej atak specjalny, powiedzmy. A tutaj widzę, że potrzebujemy wystarczającej ilości zdecydowania, czy tego żółtego paska, poprzez atakowanie wrogów, aby aktywować potężną zdolność broni. Tylko właśnie... to triggerami będziemy robili tę umiejętność. Czaję. Umiejętność broni. Czyli tak to rozwiązali. Proszę. Czyli możemy transformować bez kosztu. Some assembly requires. Odblokowałem takie osiągnięcie. Para ostrzem, proszę bardzo. No, albo topór, który powoduje, że nasza postać aż się po prostu wygina, żeby ten środek ciężkości jakoś przenieść.
Tak to, słuchajcie, wygląda. Teraz zobaczymy, jeżeli chodzi o walkę. Czy ja mam jednym ostrzem po prostu atakować, czy możemy na przykład... Tutaj tak, tutaj twardnienie, dobra. Możemy robić różnego rodzaju pewnie kombinacje również i z takim przechodzeniem, czyli tak, tak, tak. A może jednak nie, ale... Dobra, czyli płynnego przejścia w Bloodborne nie będziemy mieli chyba między tymi atakami, z tego co widzę. Podejdziemy sobie jeszcze do stołu w moim warsztacie, aby oczywiście ogarnąć Aksatanę, z tego co widzę. Mamy też skórkę kota? Fenrira? Nie jestem pewien, czym to było. Rzadki kwas do ulepszania broni. Zwiększenie obrażenia broni. Ale zrobimy to sobie znowuż. Rzadki kwas do ulepszania broni. Oczywiście zużywamy. I nie użyjemy na maksa. Potrzebuję kwasu hartującego. Nie wiem, czy byłbym w stanie na przykład w jakiś sposób zdobyć ten przedmiot. Byłoby to naprawdę super. No ale broń nawet jak nie będzie na maksa ulepszona, to powiedzmy sobie szczerze, i tak jest dość obiecująca z uwagi na swój tutaj zestaw ataków. Tu sklepik, zobaczymy, czy ona nam sprzeda. Welcome back, my splendid friend. Shall we engage in some rousing commerce? Handlować z kupcem? Oczywiście. Jest kwas hartujący, kosztuje 2500 taru. Także nie jest źle. Ma jeszcze dwa na sprzedaż, więc w razie potrzeby przyjdziemy sobie tutaj. Tylko uda mi się taką ilość taru uzbierać. W moich przedmiotach jednorazowych taru, no jako takiego powiedzmy, że nie mam za bardzo. Mam jeden przedmiot tutaj, który mógłby mi ten tar zaoferować. Użyj do uzyskania przebłysków. Niewyraźny, niepokojący przebłysk zapomnienia. Ten przedmiot, ten przebłysk rozpada się równie łatwo, jak regeneruje. Noszący ja jest wypełniony poczuciem pustki. Ich otoczenie zmieniło się w wyciszone i pozbawione radości miejsce, gdy spokój wsiąka w każdą tkankę. Umysł zwalnia, kończyny stają się ciężkie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie z nową powłoką i nowym uzbrojeniem lecimy na nasz kolejny cykl. Nie wiem, czy tar, który zdobędę podczas tego cyklu, jest mi w jakiś sposób dostarczany tego normalnego świata, czy go tracę całkowicie. Wiecie, wiem, że między cyklami go nie zachowam, ale może do świata coś tam powróci jako nagroda i forma motywacji, żeby to robić w ogóle. Jeśli nie, to postaram się dofarmić ten pozostały tar, aby zakupić sobie ostatnie ulepszenie tej broni i wtedy podziałamy. Wejdźmy, słuchajcie, w zamyślenie i rozpocznijmy nowy cykl. To jest ciekawe, bo cykle tworzą się na odrębnym save'ie, zatem tutaj możemy wejść w grę normalną, w normalnym świecie, lub od razu do wspomnienia, czy tam zamyślenia, czy do cyklu, inaczej mówiąc. To jest taka ciekawostka. If it helps, next time just pretend like no one's watching. Ale nie wiem, o co chodzi. Brama runiczna. To coś się zmieniło? No oczywiście, że nie. Ani taru, ani przebłysków nie mam. Niestety. No dobra. Jesteśmy w takim razie zmuszeni... Aha, ale zaraz. A gdzie są te miecze? Tu są miecze. A czemu ja ich nie mam? Czemu nie mam nowych mieczy? Instynkty, znajomość run... Aksatana, no jest zdobyte. Para ostrzy, które mogą zmienić się w siekierę. Doskonały wynalazek niewiadomego pochodzenia. Podwójne ostrza są niezwykłą bronią, ale mechanizm pozwalający je połączyć oferuje prawie nieograniczone możliwości w walce. Tylko... Tylko właśnie, ja chcę zmienić broń na nową. Mamy wielki mieczor.
Tu są te, ale tych nie mogę podnieść. Dlaczego? Nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. No tu jest ten miecz, który ja chcę. Co to za kota? Co tu chodzi? Pokłasz kota, okej. I to jest wszystko, naprawdę? Nie możemy ulepszać sobie tutaj niczego? Może aksatanę muszę dopiero w dodatku zdobyć jakoś. Wyjść z zamyślenia. No nie. No dobra, wiedziemy jak jesteśmy. Eredrim czcigodny. Harros Vassal, czy ten rycerski. Tier Acolita. Solomon uczony. I tego też nowego nie mamy niestety do dyspozycji. Nie wiem, Tiela wziął chyba, jako akolitę, myślę. Niech będzie. No i broń mu zmienimy. Na młot i dłuto. Skoro aksatany nie mogę posiadać. Nie wiem dlaczego, pewnie mogę, tylko... Nie kumam jeszcze sposobu, aby to zdobyć. Please. Use those eyes and legs you're so lucky to have. Tu mogę wybrać broń nawet, mogę wybrać sobie postać, czyli nie muszę chodzić, okej. Okay. Ej, ale tamta... Nie kumam. To jest tak, jakbym tego nie zdobył jednak? Co jest gro? Wyjdź z zamyślenia. Może powinienem usunąć tego save'a, który tutaj jest. I utworzyć sobie na nowo jakiś... Cykl zamyślenia? Cholera wie. Może gra nie ogarnęła, że te przedmioty zdobyłem. Może. Może tak być. No bo patrzcie, jesteśmy. Wejdę tak, powrót do menu głównego. Może tak kurczę być. Ale wolę to zrobić z wami, żeby nie było sytuacji, że zaraz utracę save'a i ktoś powie, że sobie specjalnie to usunął, czy coś. Nie, ale tak serio, nie mam totalnie pojęcia, co jest kurde grane. Mamy DLC, menu zapisu, jeden. Ja bym chciał kolejny, ale nie mogę. Czyli to muszę usunąć. Aha, i to po prostu mogę wczytać tego, nie mogę tego usunąć. Czajcie? Nie mogę usunąć zapisu gry, a nie mogę nowego stworzyć. I nie wiem dlaczego, ale... Co jest kurde grane? Aha. Nie mamy nic na tej postaci. To jest to porządek gry. Bardzo dziwne to jest, szczerze mówiąc. Żeby nie zapisało tej broni. Dobra, ale wiecie co? Zagramy sobie po prostu z tym, co mam. Chociaż liczyłem na to, że uda mi się zdobyć te nowe. Chociaż sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Ale zobaczcie, teraz po wczytaniu gry ponownie możemy porozmawiać. Handel? O kurde. Nieznana figurka. Kaptur wędrowca. Użyj tego przedmiotu, aby ujawnić jego działanie. Użyj jeden więcej czasu. Znaczy jeszcze jeden raz. Na ujawnienie dalszych szczegółów jego przedmiotu. 2500. Mamy też mechaniczną lutnię. Za 5000. To jest ciekawe. Jeszcze tylko coś zobaczę. Okej, moi drodzy, okazuje się, że to nie jest błąd, ale ten odrębny save, jaki się tworzy w menu głównym gry, to jest coś, co jednak ma, powiedzmy, jakiś tam większy zamysł. Nie powiem, że sens, zamysł, bo nie podoba mi się trochę to rozwiązanie. Myślałem, że wchodzimy na te cykle, po prostu do tego zamyślenia z rzeczami, które mamy zdobyte w tym momencie na postaci. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że wchodzimy do jakby odrębnego save'a, jeśli dobrze rozumiem, który po prostu
Znaczy, wiadomo, indywidualnie rozwijamy naszą postać, ale nie wchodzimy tam z rzeczami, które zdobyliśmy, czyli powłokami i bronią. Tam mamy dostępne wszystkie, za wyjątkiem tej z DLC. Ma to sens. Nie możecie zagrać sobie czymś nowym, co właśnie chcieliście przetestować, tylko musicie zagrać, uwaga, najpierw każdą powłoką oraz każdym orężem odblokować trzeba chociaż jeden filar. Na każdym ranie, czyli musicie zagrać 4 na przykład rany, powiedzmy, tutaj Didelis mi ładnie rozpisał na Discordzie, co bardzo dziękuję, na przykład Eredinem, z młotem, Solomonem z buławą, Harosem z mieczem i Tielem na przykład właśnie z dłutem. No lipa, generalnie, czasowo, no ale bywa i tak. Chciałem zobaczyć, jak ta walka będzie wyglądała, zanim pójdziemy na cykl, ale chyba nikogo już więcej tutaj nie spotkamy, bo to wszystko z dawno temu wyczyszczone. Także chyba się po prostu przeniesiemy, słuchajcie, na nasz... O Boże, na nasz cykl. Chyba, że tu się ktoś będzie kręcił, kurczę, jeszcze. Tam ktoś będzie, także może podejdę jednak. Zobaczmy. Kurde, i to nie jest jeszcze broń ulepszona na maksa. Fajne jest to, że moja postać twardnieje podczas rola. Także mam również, rozumiem, taką nietykalność, że mogę wejść przeciwnika i zrobić rola do niego. Tak jest. Jezu. Ale tu można chore rzeczy robić. Dobra. Zobaczmy jeszcze atak mocny. Co się stało? Jezus Maria, aż czas na chwilę zatrzymało praktycznie. Fajnie, że oni strachem reagują, jak zabijamy kogoś z ich pobratymców. To zawsze mi się podobało w Mortal Shell. I to bardzo. No okej, okay, moi drodzy, także powiedzmy, że to jest taki pokaz nowej powłoki oraz nowej broni. A teraz po prostu przejdziemy sobie na niekończący się cykl. Znaczy, no, niekończący się cykl. Może nie był kończyć, nie? Ale zostaje mi do odblokowania... Po prostu ten filar, przynajmniej pierwszy. Myślę, że zagramy sobie Tielem najpierw, z tym dłutem i młotkiem, bo to będzie chyba najsensowniejszy wybór, z uwagi na to, że to jest broń, do której jestem mocno przyzwyczajony. Tak względnie. Także wejdźmy w zamyślenie i zobaczymy, co się po prostu podzieje tutaj. Generalnie z tego, co jeszcze tam widziałem discordowo, to lepiej robić sobie save'y nawet, bo nie, na przykład zdarzają się zwiechy i może nam wywalić grę. Na przykład na drugim bossie, przepraszam, na ostatnim bossie 2 razy gra zwiesiła się, albo 3 razy w ogóle nie zaatakował, nie? Boss, więc to Didieli spisał. Więc Alt F4, a grę zapiszę. Okej. Okay. Nie myśmy co martwić o to. Czaję. No nic, moi drodzy. Idziemy w takim razie, w takim oto ustawieniu. Więc... Ho! Znajda. Rozpoczynam cykl z losowym podwyższeniem statystyk. No tak, nie. Niech będzie cień. Tiel, w sensie. Młot i dłuto. No i uzdrawiające riposta. To jest wszystko, co mogę zrobić. Wbijemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dajcie proszę znać, czy macie ochotę na to, żeby zobaczyć więcej Mortal Shell w moim wykonaniu. Maksymalne zdrowie plus, maksymalne zdrowie zwiększy się o 10%. Nowy instynkt przywrócił ci 20%. Super. Żaby. Możesz ty. Żabo. Jeszcze jakiś atak będzie? No bez jaj. Co za koleś. Dobra, mamy się.
Trochę lepsze podejście niż ostatnio, nie? Pozostałość taru po spożyciu daje niewielką ilość taru. No dobra, możemy zużyć. Piękne są te animacje, naprawdę. To jest jedyny przedmiot, jaki mamy. Jeszcze mnie to zatruło. Super. Po prostu świetnie. On ten przeszedł obojętnie obok, nie zauważywszy mnie. Kurde, pierdzielona trucizna, nie? Nie wiem, czy mnie nie zabije to nawet. Szczerze mówiąc. Nie wiem, tylko czy wtedy ze skorupy, ze swojej powłoki wylecę? Czy coś jeszcze będę mógł podziałać? Dobra, przeżyję. Boże, ale na jakim fuksie. Ciężko będzie. Bardzo ciężko. O Boże, same żaby. Oż kurde. No co? Naprawdę? Trucizna? O mój Boże, czy w tej grze zawsze nie będą tylko żaby zabijały? Oh God. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Postęp. Tiela kolita. Okej. Okay. Instynkt chociaż jakiś był. Nie wiem, czy to się opłaca zabijać ich wszystkich, czy bardziej się opłaca przebiegać po prostu między bossami. Nie mam totalnie pojęcia, jak to się tutaj składa. Bo czas mi mierzy, jakby to miało jakieś znaczenie. O, ciekawe. Ow, I felt that too. You've got two of us in your head now. Start acting like it. Dobra. Jeszcze raz. Nie zwróciłem uwagi na to, czy mój tar przechodzi między przejściami gry, czy nie. O, fajnie, że to jest safe. Na pewno mam coś, co da. Koszt wytrzymałości plus 10. Tu coś jest, jakiś kamień. No bez jaj, koleś. Gin. Znamość run. Rozpocznij cykl z losowym instynktem. Zwyczajny. Plus 1, słuchajcie. Jamy runiczny syfon. Przejęcie nowego instynktu przywraca plus 5 dodatkowego zdrowia. O kurde, tu będzie sporo jakichś takich... Właśnie, czy to umiejętności, czy run, czy jakichś takich wskaźników. Sporo dla jakichś osób, które bardzo, bardzo lubią. I to jest ograniczone czasowo chyba z prawej strony. Widzę, trochę ubywa, czy mi się wydaje? Nie wiem. Dla osób, które lubują się w statystykach, mam wrażenie. I w jakimś analizowaniu takim. Podnieś nieznany przedmiot. Jest to pismo rozpaczy. Pognieciony, jakby ktoś je kiedyś wyrzucił. Musimy zobaczyć to pismo. Użyj tego 3 razy, aby mieć dalsze szczegóły. Po udanym parowaniu twój następny atak zadaje dodatkowe obrażenie. Okej. Mogłoby się trochę to szybciej przesuwać, byłoby łatwiej. Czy to jest filar? Nie sądzę. Okej, może nie aż we wszystkich. Dobra, spokojnie. A kto wie, może to jest kurde filar już. Proszę. Słyszę ataki. Aha. Więc on się nie przestraszył, że zabijemy jego kumpli?
Jakiś odważny. Ale tacy żyją najkrócej. Znowu mamy ten przedmiot. Po udanym parowaniu twój następny atak zadaje większe obrażenia. No dobra. Co jest, kurde? Filar. Okej. This gate. There are many like it, scattered across Falgrim and beyond. They were originally built by Hadurn to test and reward the devoted. Perhaps we are worthy too. Otrzymano nowy instynkt i możemy teraz sobie wybrać jeden ze wszystkich dostępnych. Maksymalne zdrowie powiększa się o 10%. Zużycie zdecydowana. Wait, what? Zdecydowanie chyba. Z czasem zmniejsza się o 10%. Zaraz, to taka literówka sygnalizuje mi, jakby oni jednak nie tłumaczyli tego przez jakiś Google Translate, tylko ktoś by to faktycznie robił ręcznie. To naprawdę niektórych tłumaczeń nie rozumiem. Wzrost zdecydowania, oj, tuż bez literówki, zwiększa się o 10%. Też fajne, żeby na umiejętnościach być, ale ja jestem noobem na razie, dawno nie grałem, więc lecimy w max HP. I instynkt przywrócił mi 25 punktów zdrowia, czyli dość dużo. Odporność na ogień, obrażenia od ognia, plus 5. Ekstra. Byle żab tylko nie było, okej? Okay? Będzie dobrze. Święte pismo euforii, następne dane paranowanie i zwiększa zdrowie. Ale tam wcześniej był filar i nie ukryłem, że chciałbym go sobie zbadać. Dobra. To już, koledzy. Co to jest? Nie! Błagam, tylko nie wy. Nie cierpię tych widm. Oj, pamiętam, jakie to było pierdliwe. O, ty gościu, zginiesz. Nawet nie zdążył tej kuszy schować. Może te czasami odgłosy po śmierci są tak upiorne, ale też takie dziwne. Jakby opóźnione były, nie? Koleś już długo nie żyje, a dopiero dźwięk wydaje z siebie. Coś tu się świeciło. A, to woda. Taka animacja, okej. Okay. Zastanawiam się teraz tak. Filar, ale... No niego chyba muszę przez to bagno jakby takie przejść, tak mi się wydaje. Generalnie nie mam chyba żadnej możliwości, żeby się wyleczyć. Nie wiem, co robi ten srebrny, ozdobny żeton. Uderzenie podczas stwardnienia gwarantuje wzmocnienie, które zmniejsza kolejne otrzymane obrażenia. W przypadku zaznajomionych bonus całkowicie usuwa obrażenia. O! Ale to jest czasowo tylko, nie? Przez króciutki czas. Tu mamy pismo rozpaczy. Użyjmy sobie. Znajomość mi wskoczyła. Proszę, wymaksowana. To nie jest przetłumaczone. No i nie wiemy, co robi ten efekt, bo nie mam już pisma rozpaczy. Chociaż jest tu. Znajomość wiersza i jeszcze bardziej zwiększa obrażenia. No to się nie nagłowili, jak to... Jaki efekt zdać. Boże. Naprawdę już truciznę złapałem. To wystarczy podejść i jest po was. No kurde, bez jaj, nie? Wystarczyło podejść. Nie mam problem. Muszę szybko to zrobić. I do filaru. Szybko. Może mnie nie zabije. Oby się kreska pauzowała w tym momencie. Oj, bez wątpienia przypomnisz. Stwardnienie działa 10% dłużej. Regeneracja stwardnienia jest obniżona o 10%. Gdy stwardnienie się regeneruje, wytrzymałość się uzupełnia 10% szybciej. Wolę to. Proszę bardzo, zleczenie, ale trucizna pozostaje. To jest taki ciekawy aspekt. O, znowu tar. Tylko pytanie, czy tutaj też mam NPC na przykład, żeby można sobie z nimi pohandlować czy coś? O kurde, ty pieprzona żabo. No i zginę. Au. Nie wiem, chyba źle zrobiłem, że się wbiłem od razu.
Ja pierniczę. Ale to jest ten filar, który widziałem wtedy chyba, nie? O, wow. O, wow! Ale tu ścieżki nie ma dalszej. To możemy powrócić tam, co byłem. Taka walka dla zasady, no to... Podczas jakiegoś cyklu nie ma sensu. Bo nasza rogalikowa zabawa szybko się skończy. Dobra, przetrwałem z połową zdrowia, słuchajcie. A ty skąd? Patrolować tu musiał jakoś. Ol, dostał grzmot! 62 HP, ładnie. Mamy, moi drodzy, budynek! Ej, to nie, to ten filar widziałem. O nie, żaby, 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 uciekajcie ode mnie! Ja pierdzielę, jeszcze na górze coś jest. Przebłysk daremności. No nie wierzę, że mnie zabił! Kurde, na takim miejscu myślałem, że mam stwardnienie! O mój Boże! Ale to zepsułem. Mogłem atak specjalny zrobić i ich zniszczyć po prostu, w drobny mach ich zgnieść, ale... No niestety nie wyszło. Chociaż, przyznam szczerze, mamy chociaż... ogarnięty... temat. Proszę. Śmiertelne instynkty, instynkty wszystkie. 7 minut. Mamy chociaż ogarnięty temat ukończenia... grania Tielem, żeby odblokować sobie nową powłokę tutaj w cyklu. Także no, 1/4 powiedzmy z tych wyzwań ogarnąłem. Ale głównie no, najfajniej byłoby grać jednym, żeby go sobie maksować, znając życie, więc będę musiał się mocno nad tym zastanowić. O proszę. O proszę. Jak chociaż się odnosi do tego, kto nas zabił. No nic, moi drodzy, dość kompletny odcinek, myślę. Zdobyliśmy nową powłokę, nową broń. Wiemy, że nie mogę jeszcze z niej korzystać, ale chociaż wam ją pokazałem. No i jeszcze trochę zabawy w tym cyklu było. Wyglądał już obiecująco dość, zagubiłem się, trochę nieuważny byłem, bo spieszyłem się głównie tego jednego filaru, jak już ten nastąpiłem, to już poszło jakoś, wiecie... No, poszło jak się już człowiek rozkojarzy i nie skoncentruje. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie proszę kciuka w górę pod tym odcinkiem. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. A tymczasem żegnam się z wami i widzimy się jutro lub pojutrze w kolejnym filmie z Mortal Shell. Oczywiście, jeśli macie na to jeszcze ochotę. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie proszę kciuka w górę i zachęcam do komentowania oraz subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.